Zespół Szkół Zawodowych imienia majora Dobrzańskiego Hubala w Radomiu po raz ósmy we współpracy ze Związkiem Armii Krajowej wspiera akcję w Radomiu i powiecie. W tym roku poza radomskimi szkołami w akcji wzięły udział m.in. Powiatowe Ochotnicze Straże Pożarne, Radomski Areszt Śledczy i Wojsko Obrony Terytorialnej. 16 grudnia odbyło się podsumowanie 12. Bożonarodzeniowej paczki dla bohatera w Zespole Szkół Zawodowych Hubal. Nie są na sali osoby, które pamiętają nasze początki. Spotykaliśmy się w bardzo wąskim, kameralnym gronie. Spotykali się nauczyciele, uczniowie naszej szkoły, przedstawiciele aresztu śledczego i tam razem z kombatantami rozpoczynaliśmy akcję Paczka dla Bohatera. W spotkaniach uczestniczyli kombatanci, uczestniczyli nasi bohaterowie. Te spotkania były pełne wspomnień i ich opowieści. I to dawało nam motywację do dalszej pracy. Myślę, że należy pamiętać o tym, że paczka dla bohatera, czyli te wszystkie paczki, które widzimy tutaj za mną, to nie tylko ten dar materialny, dlatego że nasi bohaterowie cieszą się najbardziej z tego, że o nich pamiętamy. W tym roku paczki po raz pierwszy trafią również do osób represjonowanych w stanie wojennym, a także członków Stowarzyszenia Czerwiec 76. Dzięki zbiórce udało się zgromadzić ponad 3 tony produktów. Uczniowie i nauczyciele z Hubala zapakowali 75 paczek z żywnością i 44 paczki z produktami chemicznymi.